Wspomniałaś 21 lat razem. Jaka jest recepta na tak długi, wiesz, związek? Ja myślę, że każdy związek ma swoją receptę i chyba nie czuję się na siłach, żeby komuś radzić, jak ma prowadzić swój związek. Ja powiem szczerze, wymaga to dużej cierpliwości, szacunku, lojalności, ale też ochrony strefy tego drugiego człowieka. Nie można przeciągać się, ja staram się nie przeciągać ani Maćka na moją stronę, ani jego na stronę. On ma swoich znajomych, ja mam swoich. Ja mam swój żywioł pracy w korporacji, w Kanale Plus, on ma swój w telewizji publicznej. Staramy się to łączyć. Oczywiście ogniwem tym łączącym są też dzieci, ale ważne jest to, żeby szanować drugiego człowieka, jego prywatność, jego intymność, żeby nie próbować komuś narzucić siebie, swoich ideologii, swoich racji. Jakby, nawet jeżeli może być w małżeństwie, przecież ludzie mogą być innych religii. Mogą mieć moje dzieci, twoje dzieci, nasze dzieci. I daje radę. I daje radę. Ja mam to szczęście. 21 lat temu wybrałam mężczyznę, który, o, dzisiaj Dzień Ojca, który okazał się fantastycznym również, oprócz tego, że się przyjaźnimy i jest fantastycznym partnerem, okazał się też cudownym ojcem. Nie idealnym, ale cudownym. Ja też nie jestem idealna, ale staram się też być cudowna.